Niepokalana do Luizy Picaretty. Opuściłam Nazaret i w towarzystwie świętego Józefa przebyłam górę, stawiając czoła długiej drodze do Judei, aby odwiedzić Elżbietę, która będąc w podeszłych latach w cudowny sposób stała się matką. Udałam się do niej nie tylko po to, aby złożyć jej kurtuazyjną wizytę, ale płonęłam ogromnym pragnieniem przyniesienia do niej Jezusa. Przepełniona łaską, miłością i światłem, jakie w sobie odczuwałam, byłam jakby popychana do zaniesienia ich i do stukrotnego zwielokrotnienia życia mojego Syna w stworzeniach. Po szeregu dni podróży dotarłam do Judei z pośpiechem, podążyłam do domu Elżbiety, wyszła naprzeciwko mnie z radością. Podczas pozdrawiania, jakie złożyłam, stała się rzecz wspaniała. Mój maleńki Jezus, radując się w moim łonie, oczyścił małego Jana promieniami swojej własnej boskości w łonie jego matki. Uświęcił go, dał mu poznać, że jest synem Boga i udzielił mu łaski używania rozumu. Jan, przepełniony radością i miłością, wskoczył wówczas tak wysoko, że to aż wstrząsnęło Elżbietą. Napełniona również światłem boskości mojego Syna pokazała, że stałam się matką Boga i wyrażając swoją miłość, drżąca z wdzięczności zawołała: a skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? Nie zaprzeczałam tej najwyższej tajemnicy, raczej pokornie ją potwierdziłam. Wychwalając Boga kantyczką Magnificat, podniosłą kantyczką, którą Kościół nieprzerwanie oddaje mi cześć, obwieściłam, że Pan uczynił wielkie rzeczy mnie, swojej służebnicy, i dla tej przyczyny wszystkie pokolenia zwać mnie będą błogosławioną. Moja córko, czułam się trawiona chęcią dania ujścia płomieniom miłości, które mnie ogarniały, oraz powierzenia mojej tajemnicy Elżbiecie, która również oczekiwała przyjścia na świat Mesjasza. Tajemnica jest potrzebą serca, nieprzeparcie dążącego do wyjawienia jej osobom zdolnym zrozumieć siebie nawzajem. Któż kiedykolwiek mógłby ci powiedzieć, ile dobrego przyniosła moja wizyta Elżbiecie, Janowi i wszystkim w tym domu? Każdy został uświęcony, napełniony szczęściem. Zauważył niezwykłe radości, rozumiejąc rzeczy niepojęte. Jan w szczególny sposób został obdarowany, otrzymując wszystkie łaski potrzebne do przygotowania, ażeby stać się zwiastunem mojego Syna. Uwielbiam Cię,
Uwielbi duszę moja.